Dojechaliśmy do Gronau. Jest to miejscowość położona zaraz przy samej granicy holenderskiej. I tutaj jeden z naszych klientów sobie znalazł BMW 4, 3-litrową benzynkę z 2018 roku. Lekko uszkodzoną, właśnie oglądają ją. Ale może przejdę, pokażę co tu jest. Tu są same auta młode, jest wyższa półka i uszkodzone więcej lub mniej. I to jest taka czwóreczka. Tutaj trochę uszkodzone. I klient mniej więcej podobno wygląda, zaraz wam pokażę ją. 2018 rok, 15 tysięcy ma przejechane. Także tyle co nic. Q7 też lekko uszkodzona. No wiadomo, auto, wyższa półka. Także z 10 tysiącami euro to ciężko tu coś wybrać. No ale auto w większości jest. Choć są i takie, co już co na lawecie z tym brat, wiadomo, nie? No ale auto dwuroczne, trzyletnie max. Co tu jest? Cen niestety nie ma, a nie będę się chodził pytać. Jak ktoś by był zainteresowany, no to na stronę internetową może wejść i sprawdzić ceny, nie? Także z tym to nie mam problemu. Taka lekko zmocona poduszki. Półlitrówka. Tiguan taki fajny. Taka sztuka prawie. Tutaj jest zarysowany zderzak. To było delikatnie przetarty. No i tam z tyłu jest koło urwane. Trzecia ćwiartka. No to młode tylko, wiadomo. Jest tu tych aut sporo. Pytanie nie będzie. Raczej nie. Nie wiem, czy żeby nie będą rozdzierać. Ale żeby co zrobić? Aha, to ten słupek tak. Ktoś tu wpadł na maskę. I uszkodził słupek. Tak to auto jest. Jak mówię, poza tymi uszkodzeniami. Tylko 18 tysięcy przejechałem. To tylko na komputerze ci pokazuję tylko. Wszystko pasuje, także zaraz prawdopodobnie odjedzie do Polski.